Damasz. Rosja oskarża Ukrainę o zbrodnie w Terbilicie. To jest przykład właśnie dyktatury władzy, która nie ma nic. Eksperci zarzucają Ministerstwu Zdrowia, że chce prowadzić eksperymenty medyczne na Polakach. Chodzi m.in. o pomysł utworzenia banku tkanek germinalnych kobiet chorych na raka, które w przyszłości chciałyby zostać matkami. Do opinii Agencji Ochrony Technologii Medycznych dotarła reporterka TOK FM Agnieszka Rogal. Mrożenie fragmentów tkanek jajnika, a potem ponowne szczepienie kobiety, która przeszła terapię onkologiczną, eksperci nazywają eksperymentem. Punktują, że w ministerialnym projekcie zabrakło odniesienia co do skuteczności i bezpieczeństwa tej metody. Podkreślają także, że mrożenie tkanki jajnika stwarza nadzieję na zachowanie płodności w przyszłości. Teraz jednak taka procedura może być wykonywana wyłącznie w kategoriach doświadczalnych i nie istnieją dowody, które potwierdzałyby skuteczność owej procedury. Dlatego specjaliści, tu cytuję, w świetle odnalezionych dowodów naukowych i wątpliwości związanych z tą procedurą, sugerują ponowną analizę zasadności jej prowadzenia. W podsumowaniu swojej opinii gremium lekarskie przy Agencji Oceny Technologii Medycznych zwraca uwagę na pośpieszny tryb wdrażania wielospecjalistycznego projektu, co uniemożliwia zasięgnięcie opinii ekspertów poszczególnych specjalizacji medycznych, ale mimo tego ministerialny projekt zaopiniowała pozytywnie. Agnieszka Rogal, TOK FM. To jeden z tematów dzisiejszego magazynu reporterów w godzinie szczytu. Początek po 17. Rząd nie opublikuje jutrzejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, poseł Jarosław Kaczyński. Według niego Trybunał rozpatruje ustawę niezgodnie z prawem i na podstawie nieistniejącej ustawy. Ale taka zapowiedź prezesa już teraz oburzyła opozycję. Rok Kowalski. Przedstawiciele opozycji są zdumieni po raz kolejny tym, że działania rządu zapowiada, jak sami mówią, szeregowy poseł partii. Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej nie ma wątpliwości, że takie działanie PiS-u demontuje polski porządek konstytucyjny. To jest rzecz skandaliczna. Nie bywała w demokratycznym państwie. Nie może być tak, że poseł na Sejm wydaje dyspozycje dotyczące tego, czy RCL powinno publikować prawo powszechnie obowiązujące. Krzysztofowi Brejzie wtóruje jego partyjny kolega. Dla Zbigniewa Konwińskiego zapowiedź prezesa oznacza zerwanie z trójpodziałem władzy. Kolejny raz potwierdził, że chce eliminować trójpodział władzy, właśnie władzę sądowniczą, działaniami poprzez ustawy, nie mając większości konstytucyjnej w parlamencie. Wyrok w sprawie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ma zapowiedź jutro o 11:00. Prezes Kaczyński zapowiedział, że w partii już trwają prace nad nowymi przepisami. Z Sejmu Roch Kowalski, TOK FM. Wyrok Trybunału, jak wspominał reporter TOK FM, ma być ogłoszony jutro o 11:00. Będziemy transmitować go na naszej antenie portalu tokfm.pl i w mediach społecznościowych. Adrian Zieliński także przyjmował doping. Taką informację podała dziś Gazeta Pomorska. Na igrzyskach w Rio na stosowaniu nandrolonu wpadł brat sztangisty Tomasz. Dzisiaj polskie badanie wykonane jeszcze przed igrzyskami potwierdziło stosowanie dopingu przez tego zawodnika. O szczegółach Kamil Gawiński. Zamiast z medalami, Brazylia kojarzy nam się jak na razie z kiepskimi startami Polaków oraz z dopingową aferą w podnoszeniu ciężarów. Tomasz Zieliński został już wykluczony z polskiej reprezentacji. Teraz podobny los może czekać jego brata. Wpadka Adriana byłaby dla nas fatalną wiadomością, bo przecież to mistrz olimpijski sprzed 4 lat z Londynu, który także w Rio miał walczyć o złoty medal. Jeszcze wczoraj bronił on Tomasza, a teraz sam ma problem. Obecni na igrzyskach dziennikarze z naszego kraju podają, że dopiero w piątek poznamy wyniki testów Adriana. Wtedy też będziemy mieli stuprocentową pewność, czy zażywał doping, czy też nie. Kamil Gapiński, TOK FM. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa oskarżyła Ukrainę o zbrojne wtargnięcie na Krym, w wyniku czego zginął żołnierz i pracownik FSB. Zdaniem Rosjan do działań zbrojnych doszło w ostatni weekend. Ukraiński wywiad zaprzeczył informacjom FSB. Słuchasz informacji TOK FM. Prawie 20% osób powyżej 65 roku życia trafia do szpitali z powodu nadużywania leków, alarmuje łódzki oddział NFZ-u. Fundusz zebrał dane o sprzedaży leków w regionie za styczeń tego roku. Wyniki widział Bartosz Kądziołka. Pani Stanisława ma 93 lata. Jest jedną z osób, której dopiero w szpitalu lekarze zmniejszyli liczbę przyjmowanych leków. Dziennie to tak gdzieś 16. Bolało mnie kolano. No to proszka. Boli mnie głowa, proszka. Za 3 godziny znów boli. No to drugiego proszka. To nie była rada lekarza. Nie. Groźne jest już stosowanie powyżej 5 leków, mówi ordynator oddziału chorób wewnętrznych szpitala Jąszara w Łodzi profesor Zdzisław Kidawa. Chorzy są kierowani do wielu specjalistów i każdy z nich nie dowiaduje się od chorego, jakie dotychczas zażywał leki i proponuje kolejne leki. Profesor przestrzega też przed samodzielnym leczeniem i stosowaniem leków reklamowanych w gazetach, radiu czy telewizji. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Terapeuci, dietetycy, grupy wsparcia i rozsądne jedzenie w szkolnych sklepikach i na stołówkach. Tak rząd chce walczyć z otyłością. Odchudzenie Polaków to jeden z celów Narodowego Programu Zdrowia. Chcemy się zająć na początek tymi, którzy już mają problem z otyłością, mówi minister Konstanty Radziwiłł. Planujemy, aby w zespole lekarza rodzinnego, oprócz lekarza i pielęgniarki, znalazł się również dietetyk, jeśli nie na stałe, to w każdym razie do dyspozycji tego zespołu. Będzie też walka ze śmieciowym jedzeniem w mediach. Szacuje się, że na otyłość olbrzymią choruje blisko 300 tysięcy Polaków. Nadwagę ma co drugi. Kolejne informacje Radia Tok FM o 16.20. Pogoda. Nocą najwięcej deszczu w centrum i na wschodzie. Na Podkarpaciu możliwe burze, a w Tatrach śnieg. Jutro będzie chłodno, w dzień na ogół od 17 do najwyżej 19 stopni. W centrum i na zachodzie może się przejaśniać, ale w większości regionów czeka nas pochmurny dzień. Będzie padał deszcz, ale możliwe lokalne burze. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dziesiątku, proszę Państwa, dzisiaj mamy lipiec, sierpień, czyli 10 sierpnia. No czas leci, Agnieszka Lichnerowicz chciałaby coś tu nakręcić, 11 sierpnia zrobić z tego wszystkiego, ale przecież jej to się nie uda. Pozwolę sobie dzisiejszą rozmowę zacząć od zatrzymań, bo to są chyba te ostatnie informacje. Z jednej strony zatrzymany 21-letni mężczyzna na południu Francji. To chodzi o śledztwo w sprawie morderstwa księdza w kościele w Normandii pod koniec lipca, ale też zatrzymanie w ostatnich godzinach informacja o zatrzymaniu 16-letniej dziewczyny, która miała, jak rozumiem, zarządzać, być administratorką jakiejś takiej dżihadystycznej czy islamistycznej aplikacji i teraz się zastanawiają, czy postawić jej, jak rozumiem, zarzut, oskarżenie o przygotowywanie zamachu. Ostatnio takich zatrzymań czy śledztw w sprawie tego, co się dzieje w internecie, mam wrażenie, we Francji jest więcej, tak jakby udało się zmobilizować państwu francuskiemu właśnie do walki z tą radykalizacją w internecie. Czy to wrażenie jest właściwe, czy nie? Wrażenie jest właściwe. Nawet członkowie władz sami ostatnio wyrażają zadowolenie z tego, że wszyscy powoli stopniowo zaczęli wprowadzać, jeśli chodzi o walkę z dżihadyzmem, generalnie rzecz biorąc, od zamachów styczniowych z zeszłego roku, zaczyna przynosić teraz owoce i pozwala odkrywać coraz więcej osób, które potencjalnie mogą się stać, jeśli nie zostaną zostały swoimi wspólnikami albo osobami, które rozpowszechniają ideologię, które są u podstaw działań islamistów i terrorystów islamistycznych. No także to rzeczywiście wygląda na to, że działa coraz lepiej i rozpoznanie tego terenu coraz trudniejsze ze strony służb. Aresztowanie tej 16-letniej dziewczynki to jest dobry przykład, bo podejrzewa się w ogóle o taką działalność, generalnie biorąc, propagandową, że ona również wśród koleżanek bezpośrednio próbowała działać właśnie w ten sposób. No zobaczymy, co da dokładniejsze śledztwo, bo na razie jeszcze niewiele szczegółów precyzyjnie z niego przeciągło, ale to jest rzeczywiście, to słusznie pani zwróciła na to uwagę, to jest dość dobry obraz, bo wydają się same w sobie te zatrzymania nie takie znowu sensacyjne, ale one świadczą o tym, że coś rzeczywiście się dzieje już dość głęboko od podstaw tego zjawiska. To jest ważne. Mam też takie doniesienie z poniedziału, gdzie sąd skazał 31-letniego Francuza, konwertyta, przeszedł na islam. I on dostał, jak mi się wydało, takie nawet to ostra kara, mocna kara, 2 lata więzienia za przeglądanie dżihadystycznych stron. Miał poszukiwać w internecie broni, na Facebooku miał sugerować, sugerował, jak uznał sąd,
że chce przeprowadzić zamach na drapacz chmur w całym centrum Paryża. Rozumiem też, że podstawą prawną jest nowa kategoria przestępstwa, właśnie te internetowa radykalizacja. Nie wiem, czy dużo się mówi, czy jeszcze coś tam do tej opowieści o internecie i walce z radykalizacją tam może dopowiedzieć. Dobrych psychologów, mówię to jako sam z wykształcenia psychologa, co oni oczywiście wygląda na to, że działają bardzo profesjonalnie i dobrze znają mentalność młodych ludzi na Zachodzie, którzy mogą się potencjalnie zradykalizować. I do nich adresują wszelkie przekazy. Te przekazy są również bardzo zręcznie adresowane do tych ludzi, którzy są generalnie biorąc słabi psychicznie albo wręcz z zaburzeniami osobowości, czy na pograniczu choroby psychicznej, czy po prostu ludzi cierpiących na różne głębokie frustracje. Frustracja, jak wiadomo, właśnie z chwilowej nauki psychologii, bardzo łatwo się przeradza w agresję i oni są podatni na tego typu przekazy, które przekonują ich, że ich własny kraj nie lubi, że społeczeństwo wokół jest nieprzyjazne, że w związku z tym należy to przekształcić w reakcje właśnie agresywne, właśnie w działania przeciwko temu społeczeństwu. No i oni, jak widać, po rzeczywistości, w jakiej żyjemy, uzyskują sukcesy w takich przekazach, dlatego że właśnie kilka napadów, ataków i w Niemczech, i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych były dokonywane właśnie przez tę kategorię ludzi. Też pisał pan w ubiegłym tygodniu w Gazecie Wyborczej sporo o tym, że francuskie państwo szuka sposobu na ograniczenie finansowania meczetów z zagranicy, żeby chodzi o te pieniądze z ośrodków radykalnych, żeby to nie one były źródłem do budowy tych meczetów, a potem te meczety jakby źródłem radykalizacji. Więc rozumiem, że tych frontów otwarto kilka. Też widziałam, że ze środowiska muzułmanów wychodzą takie wezwania do dyskusji, czy cytat, przeprowadzenia wreszcie kulturowej batalii przeciwko radykalnemu islamowi. Nie wiem, czy pan śledził, czy ta dyskusja w mediach takich dużych, mainstreamowych, które docierają do wszystkich, jest widoczna, czy to jednak jeszcze nie. To są początki. Dlatego, że przełomowym wydarzeniem było zabicie księdza pod Rouen. To wstrząsnęło naprawdę głęboko wszelkimi środowiskami religijnymi, zarówno katolickimi, jak muzułmańskimi. I imamowie umiarkowani, w cudzysłowie normalni, przeciętni, którzy na co dzień pracują ze społecznością muzułmańską, przypomnieli bardzo głośno, że Koran przewiduje, że wszelkie uderzenie do osoby duchowej jest bluźnierstwo. Niedopuszczalne. I w świetle Koranu. I to było bardzo głośno powtarzane. I po raz pierwszy chyba w społeczności muzułmańskiej pojawił się taki odruch, którego dawna oczekiwano po stronie, nie tylko po stronie katolickiej, ale po stronie świeckiej również. Po stronie władzy po prostu, że sami muzułmanie zaczną ze swoich szeregów eliminować radykałów. Do tej pory były werbalne postępienia, często, dość głośne, ale kończyły się na postępieniach werbalnych i nie było, że tak powiem, widocznej gotowości do tego, żeby izolować tę w końcu niedużą grupę muzułmanów, która szkodzi wszystkim.
przede wszystkim właśnie muzułmanie. To już tak na koniec miałam na początku plan tego zacząć, dlatego że sporo w ostatnich godzinach o tym piszą media na całym świecie, czyli o awanturze, o dzień burki na jednym z podmarsylskich, jak rozumiem, basenów. Wywołał duży odzew, jeden basen, nawet myślałam o tym, więc rozumiem, że zrezygnowano pod naporem właśnie oburzenia z takiego dnia, gdzie tylko kobiety w burkach mogłyby się kąpać. No, ściśle biorąc, nie w burkach, ale w tak zwanej burkini. Tak. To jest nowe słowo, które określa islamski kostium kąpielowy. Otóż właśnie jedno ze stowarzyszeń kobiet muzułmańskich lokalnych w Marsylii po prostu wynajęło tak zwany park wodny dla siebie i zarządziło wobec kobiet, które wybierały się na tę imprezę, bo to po prostu miała być impreza klubowo-stowarzyszeniowa, tylko w obecności kobiet, żeby one nie przychodziły ani w kostiumach dwuczęściowych, ani nawet w takich klasycznych kostiumach jednoczęściowych, do których jesteśmy przyzwyczajeni na plażach czy na basenach właśnie, ale w burkini. Burkini to jest kostium zakrywający wszystko od klatki piersiowej po kolana. I wiele z kobiet, które się godzą na właśnie taką formułę kostiumu kąpielowego, dołącza do tego również coś w rodzaju czepka z tego samego materiału, zasłaniającego również włosy. I awantura wywiązała się wokół tego, dlatego że część mediów opinii publicznej i klasy politycznej uznała to za prowokację, która wyraża jakby zniewolenie kobiet, zmuszanie ich do zakrywania ciała. No ale część była temu przeciwna, uważała to za reakcję histeryczną, ale nie mniej merostwo korzystało z tego, że jeszcze nie była podpisana umowa na wynajęcie tego basenu i po prostu zakazała tej imprezy, a ten park wodny, który był stroną w umowie, ponieważ ona jeszcze podpisana nie była, natychmiast się z niej wycofał. I tego na pewno większa dyskusja, do której zapewne będziemy jeszcze wracać. Właśnie, bardzo dziękuję jak zwykle panie redaktorze. Piotr Moszyński z RFI był państwa gościem informacji. Światopodgląd. Reklama. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach wymiarustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na bleźniawki u dzieci. Będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. W najnowszej polityce Polak jedzie do Polski w tym roku wolno odpoczywać w ojczyźnie. Dlaczego olimpiada nie cieszy? A także kto rządzi w rządzie? Odzież patriotyczna, towarzysz Trump, legalna śliwowica oraz kryminał na lato. W tym tygodniu Ingrid Hetzkom, nauczycielka z Wilet. Tygodnik Polityka, już w sprzedaży. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą. Jednak farmaceuta przekonany, że zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu. A przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały serum i kosztuje mniej niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie alkoholu. Z czystym sumieniem polecam, bo to jest. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Medalowe ceny w Lidlu. A jak jechaliśmy? I raz nie rusza sztafeta i panie, jednak chcę przekazać, że markowe buty kosztują 74,90, a spodnie 29,99. I przekazują dalej tę pałeczkę i te buty i te spodnie. A te gołe fakty przekazywał Tomasz Dzimek. Już od jutra w Lidlu markowe buty Umbro lub Kotka, damskie lub męskie po 74,90, a damskie spodnie sportowe tylko 29,99. Bierzemy
Lidl. Co tydzień coś nowego. Mamo, spędzi! Jeszcze niedawno, gdy Franka ugryzł komar, mój mały urwis wszystko rozdrapywał. A podczas zabawy w piasku łatwo o zakażenie. Teraz od razu przyklejam mu plasterek Enfield ukąszenia. Plasterek Enfield dokładnie zakrywa miejsce ukąszenia, chroniąc je przed drapaniem i zakażeniem. A także błyskawicznie łagodzi pieczenie i spędzenie. Franek może się spokojnie bawić, a ja nie martwię się, że dojdzie do podrażnienia. Enfield, naprawdę szybki na ukąszenie. Adra poparzonej skóry. Enfield oparzenia. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 16.21. Adam Polska, zapraszam. Dopiero pojutrze ma być ogłoszona oficjalna informacja na temat domniemanej wpadki dopingowej sztangisty Adriana Zielińskiego, mistrza olimpijskiego z Londynu. Według nieoficjalnych informacji jest on już trzecim ciężarowcem z Polski przyłapanym na dopingu w Rio de Janeiro. Jednym z nich jest też brat Adriana, Tomasz, który wrócił już do Polski. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan apeluje do obywateli, by spełnili patriotyczny obowiązek, donosząc służbom na zwolenników Fethullaha Gülena, który zdaniem władz jest organizatorem nieudanego puczu. Erdoğan zaapelował, by nie bać się wydać nawet swoich znajomych i krewnych. Szczątki 16 osób, najprawdopodobniej ofiar NKWD, odnaleziono na terenie dawnego więzienia w Lwowie, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Ofiar Reżimów Okupacyjnych. Szczątki znajdują się w dwóch grobach zbiorowych. Na razie nie ma informacji na temat narodowości ofiar. A prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko poinformował, że śledztwo w sprawie zamachu na dziennikarza Pawła Szeremeta ujawniło nowe szczegóły dotyczące jego zabójstwa. Odmówił jednak ich podania ze względu na dobro postępowania. W zeszłym tygodniu przedstawiciele policji i prokuratury generalnej informowali, że znane są im wizerunki osób, które mogły podłożyć bombę pod samochód Szeremeta, jednak nie ustalono jeszcze ich tożsamości. Teraz to wszystko. Kolejne informacje to KFM o 16.40. Pogoda. W nocy może przelotnie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na Podkarpaciu burzowa, w Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 7 do 12 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lichnerowicz, studio dr Maciej Gdula z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i z Krytyki Politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć naszą rozmowę o klasach politycznych obecnie i ludzie. Trochę od tego, co już od iluś tygodni przechodzi przez media, czyli trochę takiej dyskusji czy oburzenia na to, że rodziny, na przykład ten słynny tekst Niesłupu o tym, że nagle barbarzyńcy nad morze zjechali i się załatwiają na wydmę. Teraz czytam na jednym z portali, że milenialsi właśnie uciekają z nadmorza, bo tam jest właśnie 500 plus, dobra zmiana, jadą w góry. No i to jest taka opowieść, która oczywiście we mnie i wielu ludziach jednak budzi opór, bo mam wrażenie, że jest to klasowe. Nie wiem, jak pan to zinterpretował. Czy to można interpretować klasowo, w tym sensie, że dzisiaj trudno jest mówić o tak wyraźnych tożsamościach klasowych, jak one funkcjonowały kiedyś, na przykład w XIX wieku, kiedy wiadomo, że była klasa chłopska, klasa robotnicza, klasa ziemiańska i to były całe style życia, ale też pewien określony typ pracy i tak dalej, też całe takie po prostu kompleksy kulturowe, tak wyraźne, z wyraźnymi granicami, tożsamościami. Od lat 70. coraz ciężej jest mówić w ten stary sposób o klasach, ale to nie znaczy, że klasy zniknęły. I one często właśnie funkcjonują przez takie praktyki, ale też takie doświadczenia, które nie są zdefiniowane wyraźnie klasowo. Na przykład oburzenie, czy niechęć, czy obrzydzenie wobec innych. To najczęściej rzeczywiście jest po prostu klasowe. To znaczy oburzają się najczęściej ci, którzy są wyżej, na tych, którzy są niżej. To znaczy na tych, którzy na przykład za głośno mówią na plaży. Nie? Albo otaczają się parawanem, albo ich dzieci są zbyt rozgrzeszczane, albo piją piwo. Ci Brytyjczycy to też jest oczywiście specyficzna kultura, ale to też często jest walking class.
więc to jest też pewien typ przyjemności czy zabawy, który nie jest akceptowany na przykład przez klasę średnią, ale też przez klasę wyższą. Czyli i ta debata wokół 500+, oprócz tego, że jest jakoś tam merytoryczna, o tym, czy ten program ma sens, czy nas nie stać, czy i w ogóle, mam wrażenie, że ujawniła dosyć mocno te kwestie. Znaczy, to nie, ja mam wrażenie, tego nie słyszałam, ale może się mylę. Z pewnością tak, znaczy jest coś takiego jak niechęć do osób wielodzietnych, biednych, które pobierają pieniądze na kolejne dzieci, na przykład trzecie, czwarte, piąte. Nie słyszałem albo tego jest zdecydowanie mniej krytyk osób bogatych, które są w tej samej sytuacji i pobierają te świadczenia. To pokazuje, że jest niechęć do osób z ludu czy z klasy niższej, które za darmo biorą nasze pieniądze. No i to najczęściej mówi klasa średnia i klasa wyższa. I teraz to mogą być dwie inne rzeczy, to znaczy klasa wyższa może myśli w tych kategoriach, że to są jakieś wspólne pieniądze i one są marnotrawne, a klasa średnia myśli też w tych kategoriach. Oni ledwo ich stać na jedno dziecko, nie zażynają się, żeby mieć jedno, inwestują w nieporządnie, różne kursy, najlepsze szkoły i tak dalej. A tam ludzie, którzy w ogóle się nie starają, nie zdobywali edukacji, nie mają to oni dostają teraz za darmo. To jak to jest? To jest złamanie jakiegoś kontraktu. I w jakimś sensie rzeczywiście to 500+ jest złamaniem kontraktu, który był przez 25 lat. To znaczy to, że rodzina ma się sama sobą zająć i w zasadzie liczyć tylko na siebie. W tym sensie to jest uderzenie trochę w też w taką dominację klasy średniej, w tym sensie, no, każdy sobie rzadko to robi i każdy musi się zająć przyszłością swoją. Stąd ta niechęć, ale też z drugiej strony, jak się popatrzymy na ten program, to tam jest element takiej zachęty dla klasy średniej, czy że możecie coś dostać, nawet jeżeli tego sami własnymi zębami nie wiecie, znaczy, że możecie liczyć na państwo. Bo tak naprawdę to jest program przede wszystkim dla klasy średniej, żeby miała drugie dziecko. No to już musieli odwodzić o współczesności właśnie. Jak próbować zdefiniować te klasy? Dlatego, że w takim bardzo uproszczonej formie i w debacie publicznej funkcjonuje często właśnie po stronie prawa jest wykorzystywana taki podział na elitę i na lud. Oni lubią opowiadać o tym, że oto nowy rząd, ta ekipa reprezentuje ten uciskany, zapomniany przez 25 lat lud, no a elita teraz krzyczy i kwiczy, dlatego że jest odsuwana. No tak, ale to musimy powiedzieć, że najczęściej oskarżenia o to, że elita zapomniała o ludzie, są formułowane też przez elitę, tylko inną, po prostu inny sektor, czy taką elitę, która chce przejąć władzę od tych, którzy dominują. W tym sensie na przykład najczęściej na to, że inteligencja gardzi ludem, narzeka kto? Inna inteligencja. Inteligencja, która mówi, że ta, która na przykład wyraża niechęć wobec ludzi na dole, to jest inteligencja, która zapomniała o tym, jakie są jej prawdziwe korzenie, bo w XIX wieku inteligencja poczuwała się do tego, żeby pamiętać o ludzie, żeby się jednak angażować na jego rzecz, żeby tworzyć... W ogóle inteligencja to jest to słowo, które otwiera dość. Tak. Stąd ja mam wrażenie, że to jest rodzaj gry o to, kto lepiej reprezentuje zwykłych ludzi, ale też z drugiej strony można zapytać, czy to źle, że odbywa się w ogóle taka gra, bo mam wrażenie, że dość długo w ogóle tak zwanych zwykłych ludzi nie brano pod uwagę. To znaczy mówiło się o technicznych aspektach transformacji, o tym, że idziemy w przyszłość w ogóle, w przyszłości wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Tymczasem 25 lat minęło i wiele problemów nie zostało rozwiązanych. Stąd moim zdaniem tego typu rozgrywka też ma w sobie jak,
jakiś potencjał demokratyzujący, chociaż ja na przykład nie lubię tego przeciwstawienia elity i ludu, bo to jest takie dwudzielne. To znaczy są jakaś warstewka, wysepka bogactwa, no i wszyscy ludzie na dole, ten cały... To jest moim zdaniem... Anglicy powiedzieli, że to jest bullshit. Moim zdaniem to jest bullshit w tym sensie, że to jest, sytuacja jest dużo bardziej złożona. No to jak pan ją zarysował? Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że jest coś takiego jak klasa średnia. To jest dość duża klasa społeczna, która w czasie transformacji rosła, natęczniała. I to nie są wyłącznie przedsiębiorcy, ale to są na przykład ludzie, którzy pracują w administracji. Administracja naprawdę się rozrosła i to rozrosła się nie dlatego, że to są jakieś pasażerzy, tylko naprawdę potrzebujemy sprawnego państwa, żeby zarządzać coraz bardziej złożonym społeczeństwem. To jest też edukacja, to jest też system ochrony zdrowia. To są obszary, w których jest coraz więcej pracowników i to pracowników, którzy są lepiej wykształceni, którzy wykonują troszkę inną pracę niż robotnicy. To są wreszcie ludzie, którzy są lepiej wynagradzani. Jak pójdziemy do centrów handlowych, to nie zobaczymy prawdziwego ludu, który tam ciuła na to, żeby sobie kupić gałkę lodów, tylko zobaczymy przede wszystkim klasę średnią. I to nie dotyczy tylko Warszawy. W każdym starym mieście wojewódzkim jest centrum handlowe, w którym żyjemy przedstawicieli klasy średniej. Stąd, To jest jedna rzecz. W tym sensie, jak się mówi o tym, że na przykład narodowcy są dzisiaj prawdziwym ludem i że to jest... To jest ta sól ziemi, no to tam i wśród narodowców, i wśród środowisk kibicowskich jest duża część klasy średniej. Rozmawiałem ostatnio z Łukaszem Lewczyszynem, który bada te środowiska. I właśnie rozmawialiśmy o klasowym charakterze tych formacji. No i to jest, on mówi, od 30 do 40% to są przedstawiciele jedną klasy średniej, na przykład dzieci pielęgniarek, albo dzieci drobnych przedsiębiorcy. Albo w ogóle drobni przedsiębiorcy. Stąd takie mówienie, że to jest jednolite, że to jest coś jednolitego i że ten lud ma jakąś taką wyraźną tożsamość, to jest nieporozumienie. Czy ten klasa średnia to jest lud? Nie. Lud, ja jednak zastrzegam, że ten lud jest zarezerwowany dla klas niższych, w tym sensie dla rolników. Proszę Państwa, dzisiaj jest dopiero 10 Zaleska. I też nie można zapominać, że wciąż funkcjonują te grupy społeczne, czy można mówić o klasie ludowej. Ona jest oczywiście inna niż to było 100 lat temu, ale jest osobna, ma inną tożsamość. I także z klasą średnią nie za dobrze się będzie dogadywać, jeżeli na przykład chodzi o porządek, o stosunek do bliskich, do rodziny. Klasa na przykład, klasa średnia będzie chciała awansu. Klasa ludowa niekoniecznie. Duża część ludzi patrzy na awans tak trochę podejrzanie. W tym sensie, że to jest jednak trochę rodzaj zdrady. Znaczy zdrady swoich. Nie mówię o całym, to też jest jakby uproszczenie, ale moim zdaniem teraz możemy sobie pozwolić na tego typu uproszczenie. Więc co sprawia, że część klasy ludowej, część klasy średniej jest się w stanie dogadać co do współdziałania w sferze publicznej, na przykład w ruchu narodowym albo w kibicowskim. To, że jest właśnie przeciwko elitom, ale to nie jest tak, że tam jest esencjonalna tożsamość. Ta tożsamość jest kształtowana przez mówienie, my nie jesteśmy inni. To jest podstawowe. Ale tak jak pan o tym mówi, to mam wrażenie, że pieniądze decydują. No bo elita w tym wydaniu to jest ktoś... Czy klasa średnia to jest elita? Może być elita w sensie obecności w mediach, ekspertów, dziennikarzy. Czy to jest elita, czy elita mamy na myśli tych, którzy mają dużo pieniędzy i też nieoficjalny, ale wpływ ogromny na to, co się dzieje? O elicie się najczęściej mówi w socjologii też pokazującej zróżnicowanie. Znaczy są elity pieniądze, to są po prostu wielcy kapitaliści. Są elity polityczne. To jest w każdym systemie takie elity funkcjonują, ale też są elity symboliczne, właśnie dziennikarze, naukowcy, eksperci, artyści. I oni z kolei są elity dlatego, że tworzą wiedzę.
większą sprawność poruszania się w obszarze kultury prawomocnej. I mam wrażenie, że w Polsce najczęściej z elitą utożsamia się tych ostatnich, tak jak pani teraz powiedziała, że to są te elity, tak, to są ci, którzy właśnie i to są ci, którzy są tak naprawdę za wszystko odpowiedzialni. No i też oczywiście ta elita czasami lubi to usłyszeć, że jest za wszystko odpowiedzialna. Ale to jest też oczywiście pewien kłopot w funkcjonowaniu w ogóle systemów politycznych dziś, że elita pieniądza jest niewidzialna. Że w ogóle nie słychać skarg na to, jak działają wielcy kapitaliści, natomiast słychać mnóstwo niechęci wobec elity. Dlaczego? No to jest dlatego, że to jest widzialne. To są ci, których też także w internecie. To są ci, których łatwo jest nienawidzić w jakimś sensie. Ale to są też ci, którzy współtworzą pewien styl życia, który ma aspirację do tego, żeby być dominującym, i on jest odrzucany przez dół. Czy dół nie może do niego doskoczyć, stąd ta niechęć, tutaj napięcie. Czy te podziały klasowe współczesne, o których mówimy teraz, mają jakikolwiek związek z preferencjami wyborczymi, poparciem dla konkretnych partii? To jest w ogóle też wielki temat. Że istnieje związek. Profesor Markowski ostatnio wydał książkę, pokazując, że jest ten związek. Chociaż też wiele zależy od tego, jak na przykład zinterpretujemy tę klasę. Ale jest też coś takiego, że dałoby się pokazać. Na przykład większe poparcie ludzi pracujących fizycznie dla Prawa i Sprawiedliwości. Z pewnością. Ale to też pole polityczne to jest osobne. To jest, mam wrażenie, duży błąd, który często popełniają interpretatorzy, mówiąc, że używając takiego krótkiego spięcia, że na przykład politykom to zawsze jest tak, że po prostu klasa ludowa głosuje na konserwatystów, a na elity i średnio na liberałów. To jest bardziej skomplikowane, bo też pole polityczne to jest po prostu osobny świat. I tutaj nie ma takich łatwych interpretacji położenia. Doktor Maciek Gdyas, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Krytyki Politycznej i Państwa Gościa. Ja bardzo dziękuję. Informacja pani Maciej Zakrocki. Zapraszam na rozmowę z profesorem Witoldem Modzelewskim, a w ogóle to tyle, co z Anną Biekutowską. Z Anną Biekutowską razem przygotowaliśmy, Adam Szuraj realizował. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymnej, jak opławy, pieczenie, schędzenie, te objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladion Direct Plus. Iladion Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladion Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladion Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan bez hemoroidów szybko nie bólu. Proctohemolan, tylko na zewnątrz, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazane na wrażliwość na czegokolwiek ze składników towaru. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Medalowe ceny w Lidlu! O czym myślą ci kolorze, kiedy jadą aż 240 km? Czy mijają stada krów, myślą o serach za 4,99? A w cieniu na syrepie planowym za 14,99? Czy też pedałują zupełnie bezmyślnie? O czym rozmyślał Tomasz Zimno. Już teraz w Lidlu sery bio w plastrach Milwon, tylko 4,99 za 200 gramów. A syrop klonowy bio Maribel 14,99 za 250 ml. Lidl. Co tydzień coś nowego. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie. I nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Inicjatywy o internetu.
Za tych, którzy zawsze chcą więcej, szybciej, mocniej. Trzymamy kciuki w Polsce. Wirtualnej Polsce. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenie. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, schłodzenie czy pieczenie. Entil, naprawdę szybki na ukąszenie. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 16.40. Adam Ozda, zapraszam. Komitet Stabilności Finansowej miał dziś zająć się sprawą pomocy osobom spłacającym kredyty walutowe. Ma to być druga część zapowiedzianego w ubiegłym tygodniu przez Kancelarię Prezydenta pakietu pomocy dla frankowiczów. Pierwszym elementem jest leżący już w Sejmie projekt ustawy zakładającej zwrot spreadów, na których zarabiały banki. Drugą częścią ma być skłonienie banków do przewalutowania kredytów, ale już bez wiszącego nad nimi ustawowego zakazu. Do tej sprawy wrócimy za chwilę w programie Co się stało? Gościem Macieja Zakrockiego będzie profesor Witold Modzelewski. Polski prokurator jedzie do Niemiec w sprawie zabójstwa Polki w Reutlingen. Do piątku będzie brał udział w czynnościach procesowych. Zapozna się też z całym materiałem zebranym przez niemiecką prokuraturę, bo prokuratura w Tybinze w Niemczech również prowadzi śledztwo przeciw obywatelowi Syrii podejrzanemu o dokonanie zabójstwa obywatelki Polski i ranienia trzech innych osób. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania o karmieniu piersią jest naturalnym zjawiskiem związanym z rozwojem każdego człowieka i stanowi afirmację macierzyństwa. Nie mogę się zatem zgodzić na separowanie kobiet karmiących piersią z przestrzeni publicznej, napisał w komunikacie Wojciech Kaczmarczyk. Podkreślił, że wyproszenie karmiącej matki może być uznane za przejaw dyskryminacji ze względu na płeć. Teraz to wszystko. Kolejne informacje to KFM o 17. Pogoda. Jutro przewaga chmur, okresami przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe lokalne burze. Uwaga, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, a na termometrach od 12 do 19 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ignorowanie kolejnego głosu kościoła, kolejnego wyrazu tego głosu kościoła, bo oczywiście jest to głos, który wielokrotnie bardzo dobitnie został podkreślony przede wszystkim przez Jana Pawła II w Ewangelii, ale także w słynnym Przedstawiciele frankowiczów stowarzyszeni w Stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu zapowiedzieli, że chcą rozpocząć akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa i nie będą przez 2 miesiące płacić lat, co by im pan radził, no dobry pomysł. Czy sądzę, że to jest część działań, które niestety frankowicze podejmą albo będą próbować podejmować w związku z tym, że na 10 grudnia na bieżąco jesteśmy na żywo, proszę Państwa. Radio Koncita. O niepłacenie rat kredytu. I frankowiczom może ktoś pomoże, nie wiadomo.